Hej, 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 z tej strony Abaj i witam was dzisiaj bardzo serdecznie, jak zawsze zresztą, w kolejnym, prawdopodobnie 14 odcinku z Overwatcha. No i słuchajcie ludziska, dzisiaj spotykamy się w sumie w takich zwyczajnych okolicznościach, otóż nie ma w Overwatchu chwilowo żadnego eventu i tak dalej. Będziemy po prostu dzisiaj sobie najzwyczajniej w świecie grali. Otóż pokażę wam tutaj ludziska, myślę dwie rundki, raczej pokażę, zagramy sobie tutaj dwie rundki w trybie Capture the Flag. Jest to oczywiście tryb, który możecie pamiętać z ostatniego eventu, nosił on wtedy nazwę Złap Koguta. Jako że spodobał się społeczności Overwatcha dosyć mocno, no to postanowiono go dodać jakiś czas temu do gry, więc od teraz możemy, słuchajcie, sobie grać w tym trybie normalnie. No i dzisiaj sobie takie właśnie dwie rundy, albo może trzy, w sumie jeszcze zobaczę, zagramy. W każdym razie, no słuchajcie, tutaj będzie chwilka wczytywania, to jeszcze wam się może, nie wiem, może nie pochwalę, ale jak widzicie, zaczął się jakiś czas temu nowy sezon w Overwatchu. Wrzuciło mnie do złota, z tego co się orientuję ogólnie, znowu grzebali przy ustawieniach meczy rankingowych i w tym momencie trochę trudniej dostać się w ogóle na wyższe rangi. Raczej, jeżeli ktoś miał platynę w poprzednim sezonie, to jest duża szansa, że spadnie do złota, ze złota do niższej jeszcze rangi, do srebra i tak dalej. No, słuchajcie, coś tam pozmieniali, no ale mam szansę jeszcze tutaj wrócić do platyny. Przy okazji też, jak widzicie, mam 99 level, więc niewykluczone, że dzisiaj dobijemy setny. A póki co, jak widzicie, przybywamy tutaj do wieży Lijiang. Jest to oczywiście jedna z fajniejszych map pod ten tryb. Mapa, na której graliśmy sobie ostatnio. I słuchajcie, bierzemy tutaj sobie może żołnierza, ponieważ moim zdaniem żołnierz tutaj się będzie sprawdzał całkiem nieźle. Ogólnie, jak sobie patrzę na 15 chyba rundek, czy coś takiego w Overwatcha na tym trybie, raczej w tym trybie, w sumie udało mi się ludziska jakoś tak w większości przypadków grając żołnierzem wygrać, więc weźmiemy go sobie i teraz. W ogóle mamy jaką tutaj drużynę. No, widzę całkiem niezły matchmaking, co prawda tutaj gość jakiegoś Ruska, widzę, wrzuciło z 10 levelem, ale kto wie, może słuchajcie, będzie grał dobrze. Zobaczymy. W każdym razie, dobra, przywitajmy się tutaj. Ogólnie, jak widzicie, spawn jest prawie identyczny jak ten ostatnio, w ostatnim materiale, przy czym oczywiście już nie ma tych wszystkich dekoracji, innych takich. Swoją drogą, to nie wiem, czy wiecie, ale wraz z pojawieniem się tego trybu, wszystkie mapy, dosłownie wszystkie mapy w Overwatchu zostały przerobione, w taki sposób, by oferowały też ten tryb i przy okazji no, został do nich dobudowany właśnie taki spawn, troszeczkę pozmieniała się pora dnia, no tego typu rzeczy. Zresztą widzicie, tutaj mamy dzień, normalnie tego typu akcja rozgrywa się w nocy, więc jak widzicie, są tutaj takie fajne zmiany. Ja się bardzo cieszę z tego typu rzeczy, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczymy jakieś modyfikacje czy coś takiego. W każdym razie, dobra ludzisko, przejmę w ogóle, kogo tutaj mamy. Widzę, że mamy tutaj całkiem niezły dobór bohaterów u nas i u nich, przynajmniej tak jak zerknąłem sobie. W ogóle tutaj mnie ktoś zabił. Kto mnie zabił? Zabił mnie Genji oczywiście z 46 poziomem, czy 47. Mniejsza z tym ludziska, mniejsza z tym. Ogólnie jakby się pytali, ja będę trochę nobił jak zawsze. Raz, że nie idzie mi nigdy w tym trybie, bo tak, jak widzicie, zresztą już przegrywamy. Dwa, że jakoś, nie wiem, miałem ostatnio trochę przerwy i szczerze powiedziawszy, no nie wiem, troszeczkę się opuściłem ze skillem. No, ale tak to ludziska jest. W każdym razie, kurde, coś mi tutaj czasem przylagowywuje, nie wiem o co chodzi. Ostatnio w ogóle mam jakieś problemy z tym, z OBS-em, z PC-tem i tak dalej. W ogóle Windows 10, to jest ludziska dramat. W każdym razie, dobra, tutaj nam zajęli flagę, widzę, że jest nieciekawie. Przy czym widzę, że Sombra tutaj jest mniej więcej przy punkcie, więc jest chyba szansa na to, żebyśmy jeszcze tutaj ludziska zdobyli sobie jakąś flagę. Oczywiście mowa tutaj o fladze przeciwnika, no bo naszą już mają. W każdym razie, dobra, Trice to Hack, Torbjorn to Red, ok, czyli tutaj widzę, że rzeczywiście próbuje Sombra coś tam zrobić, ale my oczywiście, i myślę, możemy pomóc, przy czym nie wiem, jak tutaj ludziska wbijemy się na ten punkt. No jest ciężko, tutaj widzę, że Sombra nam zajęła kawałek. Dobra, tutaj nam będą strzelać. Dobra, wiecie co, ja się tutaj wycofam, bo to nie jest chyba zbyt dobry pomysł. Ja tutaj sobie ludziska pójdę po tą apteczkę i pójdę sobie tutaj. Okej, okay. I tutaj widzę, mamy Zarię. Akurat Zarię bym nie chciał ludziska. Się cofniemy, dobra. Myślę, że możemy, kurde, z jakiej tej strony pójść? Naprawdę nie widzę, słuchajcie, tutaj za bardzo pomysłu na to wszystko. No, dokładnie, tutaj nas Rusek zresztą zabił. Prawdopodobnie gość umie grać Zarią, tyle że, nie wiem, może na jakimś innym koncie.
Kto wie, ludziska. Ostatnio w ogóle mi się świetny meczek zdarzył, gdzie właśnie takie piękne, niskie levele grały sobie mecz. Oczywiście osoby z innymi kontami, tak? Osoby, które mają normalnie konta na wyższych poziomach i mecz naprawdę genialny. Po prostu 10 levele. Mecz trwał, kurde, z 2 minuty na tym, na Dorado, jeżeli dobrze pamiętam to było. Tak, to było na Dorado. Potem mnie wyrzucili, bo jak zobaczyli, że gram łaską i tak dalej i generalnie nie mam drugiego konta, no to postanowili, nie, dobra, ty z nami nie będziesz stary grał, ty tutaj będziesz po prostu psuł wszystko, więc troszeczkę mnie powyrzucali, ale ogólnie ludziska, tego typu rzeczy się zdarzają. Swoją drogą to też tutaj dla osób może, które też mniej śledzą Overwatcha, bo tak troszeczkę teraz gadam, ogólnie trochę teraz snobię i mam, mówię, okazję o czymś pogadać, to też jakiś czas temu został dodany do Overwatcha ludziska tryb umożliwiający tworzenie własnych serwerów, więc w tym momencie nie musimy już nie wiem, czekać aż dorzuci nas do szybkiej gry, możemy po prostu wejść do serwera utworzonego przez kogoś i tam oczywiście sobie pograć. Ogólnie wygląda to tak, że te serwery są trochę, że tak powiem, inne, bo to nie jest taki standard, tylko można tam sobie naprawdę różne szalone rzeczy pokazywać. Zresztą ludziska, mam pomysł, zróbmy sobie tą rundę, zróbmy jeszcze jedną w tym trybie i walniemy sobie jeszcze przy okazji dzisiaj w takim, na takim serwerze rundkę. To jest naprawdę ludziska masakra pod pewnym względem, bo tam naprawdę można włączyć jakieś różne wspomagacze, inne takie, ale pokazałbym wam to chętnie, myślę, że to będzie całkiem spoko. No ale póki co musimy tutaj ludziska sobie poobraniać punkt, czy tam obronić sobie punkt. Zresztą ja tutaj spróbuję się wrócić, nie wiem czy to coś da, ale tam drużyna jest zajęta, więc jest duża szansa, że nie wiem, uda się to zrobić, tylko że no właśnie, tutaj troszeczkę przynobiłem. Dobra, to nie było ludziska zbyt mądre, sami przyznacie. Niestety tam symetria rozstawiła masakrycznie dużo wieżyczek. Zdjęły nas tutaj na sam początek. W każdym razie, dobra, tutaj widzę, mamy od symetry teleporter, więc nie powinno być chyba źle. Zaraz zobaczymy, co tutaj możemy zdziałać. Okej, więc ludziska tutaj, ja byłbym za tym, żeby postawić sobie to. Niech symetra tutaj ogarnia to. Dobra, ja widzę, że zdobyli naszą flagę, ale jest, mam wrażenie, szansa, by jeszcze to odbić. Dobra. Dobra i dupa, dupa ludziska, naprawdę jest źle, mi tak nie idzie kompletnie. Jakoś, nie wiem, nie umiem tutaj tego wyczuć. No dobra, teraz może spróbujemy teraz wyczuć. Dobra, tutaj zajmuj to wszystko, tutaj nam proszę zgiń. Naprawdę denerwuje mnie to, bo to by było naprawdę ciekawe, gdyby w tym trybie dało się, otrzymując obrażenia, dalej zajmować flagę. To by było naprawdę ciekawe, mam flagę, dobra, mam flagę. Kurwa, nie, nie ludziska, naprawdę, naprawdę, naprawdę gro, mi robisz to w tym dokładnie momencie. I wróciła ta flaga. I cały misterny plan w pizdu. Naprawdę ludziska, to jest Overwatch. Chcesz mi coś? Dupa, po prostu dupa. Nie udaje się ludziska. Wybaczcie, że tak teraz trochę walę tymi dupami i kurwami, ale po prostu czasem mnie ta gra dobija. Czasem jak już mam taką, nie wiem, nadzieję, że coś się uda, że zdobędę to wszystko, to nie, to gra mówi pieprzcie. I taki Hanzo się pojawia i przy okazji, nie wiem, wchodzę w ogóle w ten, wchodzę ludziska w smoka. Dobra, ta runda widzę, tak, jest do dupy. Okej, okay, ta runda ludziska jest już jest stracona. Tutaj, no fajnie, mamy awkującą symetrę. No, jest dobrze, jest dobrze. Więc ludziska kończymy za 3, 2, 1 i no, nie dobiegli? Dobiegli, wydaje mi się, że dobiegli. No, dokładnie, dobiegli. Nawet nie zdążyłem tej mojej super zdolności użyć. No, dokładnie, więc ludziska, ja byłbym za tym, żeby tutaj za chwilkę sobie wyjść. Niestety nie poszedł nam ten mecz kompletnie. Głównie, ja zwalę to w tym momencie na symetrę, która, jak widzieliście, tam sobie stała na spawnie i tak dalej i nic kompletnie nie robiła, więc prawdopodobnie była szansa, że coś jeszcze tam wcześniej, a czy coś tam wcześniej, generalnie, że awkowała przez dłuższą część meczu. No, a tutaj w ogóle widzieliście, jak nas zabito. W każdym razie dajemy jako słaby mecz, bo był beznadziejny, dajemy, nie wiem, temu Hanzo, niech se ma. Opuszczamy meczyk, słuchajcie, klikamy ponownie. Jak widzicie, w ogóle nie udało mi się tutaj, ja nie wiem czemu w tym trybie nie zaliczyło mi skrzynki, bo mimo tego, że powinienem mieć skrzynkę, bo jak mówiłem, grałem w tym trybie już kilka meczy i nie wiem, udało mi się wygrać, czego może nie widać tutaj, ale udało mi się w tym trybie wygrać i dalej tej skrzynki nie mam. Tak samo z tutaj tajemniczym pojedynkiem. Udało mi się wygrać w tych dwóch, nie wiem, nie chcę mi zaliczyć tej skrzynki, nie wiem o co chodzi. Może ludziska coś się skliczowało, może teraz się uda, kto wie.
Już dawno powinienem mieć za pierwsze zwycięstwo tą skrzynkę. W każdym razie, ludziska, w każdym razie tej chwilkę sobie czekamy. W ogóle zobaczmy, jak tam z expem. No, jest chyba jeszcze szansa, żeby dobić tutaj expa. Więc ludziska, tej chwilkę widzę, będzie wyszukiwania. Więc wiecie co, ja tutaj sobie zrobię takie krótkie cięcie. No i do zobaczenia za momencik po cięciu, jak mi się tutaj jakaś mapka wyszuka. No i okej, ludziska, witajcie tutaj ponownie po cięciu. Jak widzicie, znalazłem mapę, jest to oczywiście Nepal. Przy czym nie jest to tryb Capture the Flag, gdyż nie wiem, dzisiaj jakoś nie mam kurde szczęścia w wyszukiwaniu tego trybu, po prostu nie mogę go znaleźć, więc dołączyłem ludziska do czegoś, co obiecałem wam, że pokażę. Mowa tutaj oczywiście o customowym serwerze, o customowej grze. Ten tutaj jest to serwer, w którym mamy 500 razy szybszy, znaczy 500 razy, 500, o 500% zwiększona jest szybkość ładowania ulta, co znaczy mniej więcej tyle, że po prostu będzie tutaj naprawdę dużo ataków specjalnych, no i mam nadzieję, że wam się spodoba. Ja oczywiście tutaj biorę sobie żołnierza, dzisiaj nie wiem, jakoś łaską nie będziemy grać, dzisiaj akurat łaskę sobie zostawimy w spokoju. No i jak widzicie, też inne rzeczy są zwiększone. Ogólnie jest to serwer, który jest podkręcony na maksa. Można to sobie zwiększyć suwaczkiem. No i oczywiście z tego, co się orientuję, za to wszystko są punkciory, czyli grając w tym trybie, mimo że to jest taki niestandardowy, no to oczywiście ludziska będziemy mieć punkty. W każdym razie, no ludziska, mamy tutaj jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, no 4, 3, 2, jedną i słuchajcie, lecimy tutaj sobie. Ogólnie jest naprawdę szybko i to będzie jedna, będzie chyba najszybszy mecz, jaki kiedykolwiek zrobię. I tak naprawdę nie wiem ludziska, jak to się skończy, bo jest to jeden z niższych meczów, jaki grałem w tym trybie. Nie jestem jeszcze przyzwyczajony do Overwatcha, który jest pięciokrotnie szybszy. No, zresztą tutaj widzicie, jak szybko się używa ulta. Ja tutaj jestem już w, nie wiem, 30 sekundzie i mam ulta, więc jakby nie patrzeć, jest nieźle. No, dokładnie, 30 sekunda, ult, ludziska. Za chwilkę znowu będzie tutaj ult, więc będzie, ludziska, ciekawie, będzie ciekawie. Naprawdę, dobra, tutaj mamy złomiarza. Dobra, tutaj was, znaczy was ogólnie zajmujemy sobie punkcior. Dobra, dobra, tutaj mamy Genji'ego. W ogóle mam też nadzieję, bo ja pewnie tutaj będę robił jakieś miniaturowe cięcia, że, nie wiem, nie dostaniecie epilepsji tak swoją drogą, bo jak sobie patrzę, ile tutaj ludziska się rzeczy dzieje. Dobra, tutaj walimy w ogóle sobie kolejnego ulta. Dobra, ciśniemy w ciebie. Tutaj też w ciebie ciśniemy. Mamy w ogóle punkt zajęty, fajnie. Gorzej, że ludziska, jeszcze mamy dwa meczyki i szczerze powiedziawszy się z tego nie cieszę, no ale przynajmniej jak widzicie jest tutaj czas odrodzenia standardowy. Coś za coś, ludziska, coś za coś. Dobra, tutaj mam ciebie, tutaj nam walną ulta. Dobra, ciebie tutaj też widzę, okej. Ładujemy tutaj sobie, naprawdę ludziska, jest szaleństwo. Szaleństwo, ludziska, ja naprawdę nie wiem jak ten tryb ładnie określić, ale tutaj takie akcje się teraz dzieją. Dobra, tutaj w ogóle mamy kolejnego ulta. Tutaj ty masz dużo życia, więc ciebie będziemy musieli jakoś zabić. Dobra, 5. Naprawdę ładnie tutaj ludziska nam idzie. Głównie dlatego, że celujemy na oślep i tak naprawdę nie musimy się przejmować tym wszystkim. Dobra, ciebie tutaj widzę, jakoś uderzyłem. Dobra, tutaj wskrzeszenie, dzięki, łaska. Akurat tak right in time, czy coś w ten deseń. Naprawdę dzięki. Dobra, ciebie tutaj też pokaramy. Siebie tutaj pokaramy, 3. Czy będzie combo? Chyba nie będzie combo. No dokładnie, czym combo, nie będzie combo generalnie. No ale ludziska, i tak źle nie jest. No dobra, tutaj widzę, że mamy ult Hansa. Dobra, tutaj ty nam karasz. Okej, cofamy się, ludziska. W sumie jestem ciekawy, bo tak, jest to, ludziska, taka nowość, jest to nowy tryb. Jestem ciekawy, ile tego typu gier, bo poza Overwatchem mamy masę tego typu produkcji. Jedne gorsze, jedne lepsze. Jestem ciekawy, ile tego typu gier przetrwałoby taki zabieg, no bo to nie jest, ludziska, naturalne. Przyspieszenie postaci 5 razy, zwiększenie szybkości ładowania ultów. Jak, słuchajcie, jakby takie gry sobie poradziły, jakby, nie wiem, miały tryb tego typu? Naprawdę, jestem bardzo ciekawy. Na przykład w takim, nie wiem, w takich Paladinsach czy coś takiego. Nie wiem, że tam jest taki tryb, ale byłoby to, myślę, ciekawe. Ogólnie w tego typu produkcjach, gdzie mamy takie nastawione, jest w ogóle to nastawione na współpracę i tak dalej. Jestem ciekawy, jakby to się skończyło. Naprawdę jest, ludziska, tutaj rozwałka totalna.
Dobra, tutaj ciebie mamy. Tutaj mamy jakiegoś Reinhardta. Dobra, tutaj lecimy z ultem. No, dokładnie. Pięknie, pięknie. Dobra, i tutaj nas zdjęli, ale mamy, jak widzicie, 8. W ogóle 24 likwidacje mamy. Naprawdę jest nieźle. Zrobiliśmy też teraz boosta. No, dokładnie. Jestem w ogóle ciekawy, tak swoją drogą, bo ja teraz tak mówię, że będę to dopiero ludziska ogarniał potem, ten materiał. Jest to jedna z nielicznych rund, jakie gram w takim trybie. Nigdy nie nagrywałem jeszcze tego trybu. Jestem ciekawy, jak szybkie to będzie. Jak ludziska epileptyczne będzie ten materiał, więc no tutaj, no nie wiem, dowiem się po prostu w trakcie montażu. Dowiem się ludziska potem, ale obawiam się, że to będzie masakra. Dobra, tutaj ciebie zdejmujemy, dziękuję. Dobra, teraz ludziska tutaj ciśniemy. Za chwilkę widzę, tutaj nam się też powinna runda skończyć. Dobra, tutaj nas wygustowali w górę. Dobra, ciebie tutaj zaraz zdejmiemy. Dobra, zajmuj. Ciebie tutaj zaraz rozwalimy. Dobra. Ciebie tutaj mamy. Ciebie tutaj już nie mamy. Już tam żeśmy ciebie nie dogonili. Mowa oczywiście tutaj o żniwiarzu. Dobra, ciebie tutaj musimy wyeliminować, bo tutaj nam niestety, stare, ale uniemożliwiasz wygranie. No, co ciekawe, też tak patrzę sobie, bo oni mają, kogo tam mają? Mają, nie mają żadnych healerów, ale tak patrzę, że ogólnie stosowanie Lucja, nawet w trybie, gdzie mamy taką masakrę, jeżeli chodzi o to wszystko, jest całkiem niezłe. Jak widzicie, ta jego bariera co chwilę się tutaj przydaje. Dobra, Nissel zajęty, no słuchajcie, szybko, zajęło nam to 4 minuty. Było naprawdę ludziska ciekawie. Oczywiście została nam jeszcze jedna runda, którą za chwilkę tutaj sobie spróbujemy wygrać, więc ludziska, koniec rundy. Oczywiście zostaje tutaj przy naszym żołnierzu, bo granie łaską... No, ludziska, nie będę grał łaską na tym, to się dobrze nie skończy. Ja wiem, jak szybko można grać łaską na ludziska jakichś tam różnych rankedach i tak dalej. Może ich mało grałem, ale mimo wszystko wiem, jaką ilość akcji można tą postacią wykonać w normalnym czasie i ja nie chcę ludziska tutaj z wami zejść na epilepsji, więc będziemy tutaj grać sobie żołnierzem, który i tak jest szybką postacią, bo ma oczywiście ten, ma ludziska sprint, ale jednak jest lepszy do opanowania, bo poruszamy się w jednej osi, a w przypadku łaski we wszystkich osiach, więc ludziska, lecimy, boost niesamowity, dobra, i rozpędzamy się, okej, jesteśmy tutaj na punkciorze. Dobra, i myślę, że tutaj oni zaraz się napatoczą. Dobra, wzięli Mei, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy, dobra, okej. Siebie tutaj zdejmiemy. Dobra. Okej. Ładnie oni tutaj zdjęci. Okej. Quadry walnąłem. Zajebiście, ludziska. Takie mecze możemy grać. Takie mecze czasem możemy grać. Myślę, że ten tryb jest taki dosyć, nie wiem, generalnie unikatowy. Jakoś czasem mi brakuje ludziska polskich słów. Nie wiem, czemu tak mam ostatnimi czasy, ale ogólnie ten tryb jest na tyle unikatowy i za każdym razem tutaj tworzą się tak inne historie, w przeciwieństwie do takiego zwykłego trybu, że no, myślę, że czasem będziemy do tego sobie wracać. W ogóle, jeżeli będę miał kiedyś możliwość zrobienia jakiegoś, nie wiem, materiału typu, nie wiem, live'a czy coś takiego, to myślę, że to będzie jeden ludziska z tych trybów, które tutaj wam zaprezentuję, bo to jest tak naprawdę piękne. Tutaj jest taka ludziska rozwałka. To jest genialne. Dobra, tutaj mamy tą, widzę, jak ona się nazywa. Mamy Mei. Dobra, tutaj w ogóle się wracamy. Okej. Tutaj widzę, że mamy jakiś ładunek. Nie zabij nas. Dobra, dziękuję. Teraz ciebie tutaj spróbujemy jakoś dogonić, czy coś. Za chwilkę też ja powinienem mieć, tutaj też widzę ulta. W ogóle nie mam tego, mam 40. Ło Boże, ludziska, ło Boże. Dobra, mamy super zdolność. Gin tutaj, stary. Proszę cię tutaj, Mei też gin. No, tutaj weź sobie wyjdź. Okej, dziękuję. Tutaj widzę, że oni za chwilkę się z powrotem napatoczą, co nie cieszy mnie specjalnie, ale z drugiej strony, z tego co tutaj też widzę, jest całkiem nieźle z zabijaniem ich tak na hita. Dobra, tutaj teraz ciebie walniemy. Dwóch zabitych, Mei zabita. Okej, bullet hell wszędzie. W ogóle bullet hell tak bardzo w Overwatchu. To jest coś. Dobra, gdzie tutaj jesteś? Gdzie tutaj jesteś, żołnierzu? Że tutaj mnie chcesz zabić. Dobra, tutaj mamy smugę. O, smuga może być rakowa na tym trybie. Dobra, tutaj ciebie zabijemy. Dzięki, Lucio. Tutaj, dobra, smuga. Nie mogę trafić w smugę, ludziska. Jest źle.
Jest źle, dobra, tam Torbjorna mamy. Tak, mamy Torbjorna, okej. Ciebie tutaj zabijemy. Ciebie tutaj też zdejmiemy. Przynajmniej spróbuję, nie mogę cię trafić. To jest dosyć trudne, ale no nie wiem, o, dobra, teraz się udało. Mamy super zdolność. Dobra, teraz ciśniemy w ciebie. I dobra, to się akurat dobrze nie skończyło. Ale ludziska, ale przynajmniej nie zajęli punktu, więc wracamy się tutaj szybko na nasz piękny punkcior. Będziemy tutaj bili kogo po prostu tutaj popadnie. Dobra, ciebie tutaj zabiliśmy. Okej, 51, kurde, to chyba mój rekord ogólnie wszechczasów. No i ludziska, mamy to, mamy to. Był najbardziej szalony tryb, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Prawdopodobnie nigdy nie będzie. Tak, słuchajcie, tak, co? Został usunięty z gry dowolnej, a wyrzucili kogoś. Bo podobnie nigdy nie trafi mi się tego typu tryb, ale ludziska naprawdę, to jest masakra. Zresztą, tutaj zobaczymy za dosłownie momencik, bo mamy 20 minutę chyba w tym momencie, jak sobie odejmę te 4-5 minut czekania, to jest dosyć długą ilością czekania. Po prostu, wiecie, nie mogłem znaleźć, jak już mówiłem, tego trybu Capture the Flag. Tak, to sobie odejmę, to chyba 20 minuta jest. W każdym razie, dobra, ludziska, dajemy tutaj sobie pochwałę. I chyba będziemy mieć level, nie będziemy mieć levelu, nie wiem, czy za to w końcu się dostawało level, zaraz zobaczymy. Ewentualnie zabrakło mi 2 punktów czy czegoś takiego. Zaraz ludziska się obczai. W każdym razie tutaj poczekajmy na podsumowanie, czy będą punkty. Będą, tylko malutko tych punktów. No, dokładnie, więc tutaj malutko się tego dostaje, ale zabawa jest. W każdym razie zobaczmy sobie archiwum, bo ja to ludziska chcę zobaczyć, więc odprężcie się, weźcie swoje środki na epilepsję i oglądajcie jeszcze raz powtórkę zagrania bajczności jako żołnierz 76 i zobaczymy ludziska. Dobra, tutaj widzę, że tego żołnierza zdjąłem i tutaj prawdopodobnie tak, raz, dwa, no, dwa, trzy, cztery, tak, to było chyba z tymi czterema, no, dokładnie, tutaj czwarty był. No, pięknie i od razu wbiliśmy tutaj combo pięciu ludziska bohaterów. Dobra, jestem zadowolony, co prawda nie wbiliśmy tutaj, jak widzicie, kolejnego poziomu, ale ogólnie było nieźle, gdyż tak naprawdę ludziska na dzisiejszy odcinek to będzie wszystko. Mam nadzieję, że mimo może takiego trochę nudniejszego początku, bo nie szło nam za bardzo w tym trybie Capture the Flag, to chciałem wam go po prostu pokazać, wam się podobało. Ogólnie tutaj, jak widzieliście przed chwilą, no była masakra, nie wiem jak to się nagrało kompletnie, zobaczę pewnie dopiero w momencie, kiedy będę to składał, ale ogólnie było szalono, tak? Znaczy było szalono, było szaleństwo kompletnie, tak? Więc myślę, że będzie to fajnie wyglądało. Co prawda YouTube pewnie zrobi z tego sieczkę, ponieważ taka ilość bitrate'u, jaka jest potrzebna, żeby to było płynne, jest niewyobrażalna, ale mam nadzieję, że i tak coś tam, słuchajcie, obczajcie sobie już na YouTubie, raczej, że widzieliście już coś na YouTubie. No i co, i słuchajcie, ja się póki co z wami żegnam. Do zobaczenia oczywiście w kolejnym odcinku z Overwatcha, już może bardziej normalnym pod kątem tych szaleństw na mapach. Myślę, że sobie zagramy, nie wiem, może ten, nie wiem, może w ogóle szybką grę zagramy i może pociśniemy sobie jakiegoś rankeda, kto wie, kto wie. Do zobaczenia też oczywiście w jakimś, nie wiem, jakichś Watch Dogsach, w jakichś Space'ach i tak dalej. No i oczywiście, jeżeli materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie być z tym wszystkim na bieżąco, no to zapraszam was oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Tak więc no, trzymajcie się ludziska, miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek to oglądacie i cześć!